Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Można by powiedzieć, że ta Ewangelia dzisiaj to taka Ewangelia pogrzebowa, dlatego że najczęściej jest czytana przez kapłanów w czasie homilii pogrzebowej. Ja sam ją zazwyczaj wybieram, bo to jest taka Ewangelia, która jest pełna nadziei, pełna takiego pocieszenia, pełna takiego zadumania, zamyślenia. Ewangelia, w której Jezus chce pocieszyć serce tych, którzy stoją nad grobem kogoś swojego bliskiego. No i dlatego najczęściej jest wtedy czytana. No ale my jeszcze nad grobem nie stoimy, chociaż kto wie. Ale ta Ewangelia dzisiaj zmusza do tego, żeby zadać sobie pytanie, które gdzieś tutaj się przewija między wierszami. Pytanie o sens mojego życia. Kiedy czytam tę Ewangelię w czasie pogrzebu, to jest to Ewangelia, która kręci się wokół pytania, co dalej? Co teraz, kiedy ta osoba, którą kochałem, którą kocham, która za chwilę zejdzie do grobu, jej ciałko tam zostanie pogrzebane, no to co teraz będzie ze mną? Co dalej? Jak ja sobie poradzę? Jak to wszystko ogarnąć? Kardynał Ratzinger powiedział, że człowiek jest istotą, która zadaje pytania i zapewne ty też zadajesz mnóstwo pytań w swoim życiu, ale chyba takie największe, takie pytanie, które stoi po środku, to jest pytanie o sens. O sens mojego życia, o sens tego, co się dzieje tu i teraz. O sens tego, co będzie, kiedy mnie nie będzie, kiedy już z tego świata zejdę. Każdy z nas gdzieś to pytanie sobie tam zadaje, chociaż często bardzo skutecznie od tego pytania uciekamy. Od pytania, co dalej, jaki jest sens tego świata, tego życia. Ta Ewangelia dzisiaj zmusza mnie i zaprasza do tego, żeby zadać sobie pytanie, czy ja żyję sensownie, czy ja mam odpowiedź na pytanie, jaki jest sens mojego życia. No bo owszem, takim mniejszym sensem jest to, że dzisiaj zrobię to i tamto, dla Natalii to, że kiedyś skończy studia prawnicze i daj Boże będzie pracować w kancelarii, że Paulina, nie wiem, zredaguje tekst, że Zuzia będzie policjantką, że ja, nie wiem, pojadę na Malediwy.
Ale to nie sprawia, że ja, kiedy patrzę w grób, sobie powiem, ale jestem spokojny. Czy ja w swoim życiu znalazłem odpowiedź na to pytanie, które może mnie uspokoić, pytanie o sens życia? Święty Jan, chcąc odpowiedzieć na to pytanie, daje taką bardzo odpowiedź wprost. Wiecie, odpowiedzią na pytanie, jaki jest sens życia, odpowiedzią jest osoba. Święty Jan w swojej teologii, to ciągle brzmi w jego Ewangelii, pokazuje na Jezusa, że On jest odpowiedzią na każde pytanie. Może nie na takie prozaiczne, jakie skarpetki rano ubrać, ale na pytanie, jaki jest sens mojego życia, gdzie jest, gdzie go znajdę, gdzie jest sens życia poza grobem, nad którym stoję, gdzie jest sens poza smutkiem, którego doświadczam, poza lękiem, który mnie zżera. Dla świętego Jana odpowiedzią, nawet, mam nadzieję, że nie powiem herezji, nie jest wiara. Wiara w Jezusa. Odpowiedzią dla Jana jest osoba, a potem dopiero wiara, która dzieje się w relacji z tą osobą. W związku z tym trzeba sobie zadać pytanie, jak wygląda moja więź z tą osobą, która jest odpowiedzią na wszystkie moje pytania. Jak rzeczywiście wygląda moja codzienność, moja relacja z tą osobą. Ksiądz Franciszek Wielgut w komentarzu swoim takie słowa pisze, że Jezus stawia nam dzisiaj bardzo ważne pytanie o głębokość naszej relacji z Nim. Wszakże można mienić się chrześcijaninem, przystępować do sakramentów świętych, aktywnie uczestniczyć w życiu duszpasterskim, nawet samemu animować piękne spotkania modlitewne, akcje charytatywne, a jednocześnie nie znać głębiej Jezusa. Poruszać się jakby tylko na powierzchni, nie wnikając w głębie Jego nauki. Prawdziwe poznanie Jezusa to przede wszystkim osobowe spotkanie z Nim, doświadczenie Jego obecności w swoim wnętrzu, w swoim sercu. Tak poznać Jezusa można tylko za pomocą wiary. Wierzyć to tak naprawdę zawierzyć. Często jednak mylimy wiarę z poznaniem racjonalnym, przyjęciem jakiejś prawdy, akceptacją idei. Wiara polega na zawierzeniu osobie, zaufaniu, spotkaniu osobowym z Panem, dostrzeżeniem, jak bardzo mnie ukochał i faktycznym uznaniem, że to On jest dla mnie kimś najważniejszym, kto kieruje moim życiem i daniem Mu do tego prawa. Tak naprawdę ostatecznie to, czy jesteś grzeczny, czy niegrzeczny w życiu, czy wierzysz, czy nie wierzysz, oczywiście jest ważne, ale tak ostatecznie w tym wszystkim to trzeba zadać pytanie, czy ja mam więź z Jezusem? Czy nie poruszam się na jakiejś powierzchni? Nie daj Boże, żebym był kimś takim, kto jak idzie na pogrzeb i słyszy tę Ewangelię i dopiero jak patrzy na grób, albo jak sam stoi nad grobem, to wtedy dochodzi do wniosku, no, nie miałem tej więzi. Spróbujcie dzisiaj sobie zadać pytanie, jak wygląda wasza więź, jak ona się konkretnie wyraża w codzienności. Pięknie, że jesteście na tej mszy, czy tu, czy tam, ale czy masz więź z Nim? Dlaczego ta więź jest taka ważna? Bo tylko więź z Jezusem daje prawdziwe odpowiedzi. Ja myślę, że w ogóle nie da się znaleźć odpowiedzi na takie najgłębsze, najważniejsze pytania, które nurtują nasze serce, jeśli nie mamy relacji. I owszem, czasem człowiek potrafi jakąś tam odpowiedź dać. Ale człowiek zawodzi. Niestety. Nawet najbardziej kochany człowiek zawodzi. I z czasem może się okazać, że jego odpowiedzi były, no, niezbyt. Dlatego trzeba zobaczyć, że największe odpowiedzi ma ten, który sam jest odpowiedzią. Dopiero jego odpowiedź potrafi mnie uspokoić tak naprawdę. Dlatego Jezus mówi, niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Spokój serca bierze się z wiary.
bierze się z relacji. To też czasem na pogrzebach mówię i już mówiłem też tutaj. Podobno w Piśmie Świętym 365 razy pada w różnym układzie to sformułowanie: nie bój się. Codziennie Pan Bóg mówi: nie bój się, bo codziennie co innego nas lęka, przerasta, boli, gniewa, złości. Niejaki Huxley powiedział, że często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod. Może dzisiaj warto zrewidować metody, którymi szukamy sensu. Może szukamy po krzokach, a trzeba poszukać w ogrodzie. No to tyle. Amen.